Moi drodzy, dzisiaj będziemy pracować sobie na budowie. Jesteśmy Bobem Budowniczym, nie wiem dlaczego gram jako kobieta. Ale jest spoko i musimy porozmawiać z Hapem. Etap budowy A, odprawa na początek. Najpierw musimy porozmawiać z takim typie. O, już bardzo ładny MAN tutaj stoi, ja bym sobie nim chciał pojeździć. On da się wejść, ale na razie sobie, moi drodzy, porozmawiamy tutaj z tym Hapem. Samouczek, okej, naciśnij, żeby z nim porozmawiać, nie ma problemu. O, nareszcie jesteś. No, oczywiście, że cię nie pamiętam. Cóż, jeśli chcesz, żebym otworzył tą chapę, zawsze wiedziałem, że będę na nie zajmie się budowlanką. No, jesteśmy Bobem Budowniczym, budowlanką. Dobra, musimy wejść teraz do ciężarówki z platformą i bardzo się cieszę, że możemy sobie tym MAN-em teraz tutaj jechać. Otwórz menu kontekstowe za pomocą E, wybierz światło i włącz światła przednie. Światło, światła przednie. Ej, już mi się to podoba, bo mi się to już kojarzy z Autobahn Police Simulator. Dobra, jedź i hamuj za pomocą, dobra, spoko. Musimy dojechać na osuwisko, ponieważ wczoraj była jakaś bardzo wielka burza. Jak sami widzicie, tutaj wszędzie leżą jakieś parasole. Możemy zmienić ten? Patrz, tryb foto, wnętrze. No takim MAN-em to człowiek lubi jeździć. Moi drodzy, wczoraj była burza i dzisiaj musimy... Zobaczcie, co się tutaj w ogóle działo. I my musimy... Ale to jest głupie, że ja zwalniam tak jakby. A nie, bo to... Aha, bo czas hamuje, dobra. Padła burza u nas w mieście i my teraz musimy naprawić prąd, bo w mieście nie ma prądu, czajcie? No i jesteśmy, dzień dobry. Witam. Ale my fajnie jeździmy, no i co teraz? Opuść maszynę, dobra, je się wychodzi. Przede wszystkim potrzeba nam świata, więc włącz przenośny generator. Gdzie tu jest jakiś przenośny generator? Gdzie ja go mam? O nie, myszka mi może wyjść poza gry, to jest bez sensu teraz już. Już mi się to nie podoba, jak myszka wychodzi poza grę. A tu jest ten przenośny generator, dobra, cyk. Okej. Nawet cutscenki tutaj mamy. Dobra, załączamy ładnie, pięknie. Mamy teraz tutaj koparkę łyżkową, czy jak to się tam nazywa. Bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba. I my sobie teraz do niej musimy wejść. Osuwisko trzeba uprzątnąć, mamy ładwarkę kołową, więc załatwimy to raz, dwa. Wchodzimy, moi drodzy, do tego. Ładowarka kołowa, pasujące maszyny, bla, bla, bla. Dobra, wstecz, nara. Ja już chcę jechać. Dobra, oczyść osuwisko. Co my teraz tutaj musimy zrobić? Podjechać sobie tu. Cyk! Rozładuj glebę w wyznaczonym miejscu przy trasie. Ładuj! Ładuj, ładuj, ładuj! Wysięgnik w górę? Otwórz komorę? A, ja to wysypałem znowu. O nie. Dobra, podjedziemy sobie jeszcze raz. Patrz, cyk to! Oh my god, ale tego wzięliśmy dużo, co? No i co, i teraz to tutaj musimy wyładować chyba, patrz. Dobra. Ty, no ale to ile ja tej gleby muszę wziąć? No przecież ja nie będę tutaj pracować przez pół godziny, no co jest grane? Bierz to, bierz, bierz! Patrz, co się dzieje. Bierz to wszystko, policaj tam już stoi. O, naładowany na maksa. A few moments later. Dobra, już? Zaparkuj ładowarkę kołową, dobra, bo ja tutaj już to przez 15 minut robiłem. Ja myślałem, że ja tego nigdy nie skończę, ale na szczęście się udało. Dobra, dawaj, odkładaj to tu. Cyk, proszę bardzo. No i co, już ją możemy odłożyć? No jak to, rozładuj glebę, ale już mamy inny ten. Poranna energia, 81%. Dobra, no co, już mamy innego questa. Tutaj muszę zaparkować. Wysiąść najprawdopodobniej z niej. Sporo ziemi napłynęło tu na drogę. Później przewrócony został słup elektryczny. To dlatego mamy awarię zasilania. Dobra, wychodzimy stąd i muszę teraz A on tutaj już się pojawił, ty! Siema! Dzień dobry, witam! Co się teraz stało? Opowiada, ja wam to szybko skrócę. Dobra, jakieś tam jedzenie trzeba ogarnąć. Dostaliśmy 25 tysięcy euro za to, czajcie to? Wejdź do ciężarówki z platformą. Dobra, wchodzimy do ciężarówki. I co dalej, ciśniemy? No jasne, że ciśniemy. Zadanie, niech się stanie światłość zaakceptowane. Mamy kolejny punkt, do którego musimy podjechać. Hamuj, 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 ty! Ja nie mogę. Ej, Biedronka! Okej, bierzemy teraz nasze rzeczy z Biedronki. I co dalej? Czekaj, bo coś źle kliknąłem. Użyj menu kontekstowego, aby przesunąć ciężarówkę z platformą w trybie działania. Co ty do mnie gadasz? Jaki tryb działania? Zmień tryb. A i teraz musimy to ten generator tutaj musimy rozładować, bo nie ma prądu i tutaj może się zepsuć te jedzenie. Zaparkuj dźwig na platformie przy ładunku, wybierz działania. Dobra, spoko. Za chwileczkę to ogarniemy. Co ja mam zrobić? A dobra, teraz dźwig ogarniamy. Jakiś obrót żurawia. Ty, bo ja teraz nie mam żadnego pojęcia, co się w ogóle dzieje. Ja nie wiem, jak ja to mam zaczepić. Ale... Tak, dobra, i co teraz? Co ja mam teraz? Podłącz hak. Okej, mamy to?
Teraz to trzeba dźwignąć, okej. I odłożyć to pewnie w to miejsce, co? Żeby się tutaj mięso nie zepsuło. Dobra, jesteśmy, cyk, proszę bardzo, widzieliście? Włącz generator. Załączę wam go, wszystko podłączone, ładnie, pięknie, już możecie dalej sprzedawać. A, bo tutaj słup się rzeczywiście, oni tutaj prądu nie mieli, widzicie? Na pobliskim placu budowy znajduje się żuraw wieżowy, z którego można skorzystać. Użyj żurawia, by podnieść z dachu lampę uliczną. To... gdzie? A tu jest jakiś żuraw! Wow! Dobra, wejdźmy teraz do tego żurawia. Wchodzimy. Bardzo wysoki. Ona tutaj po drabinie wchodziła, czy jest winda? Bo jak po drabinie, to masakra, muszę wam powiedzieć. Oh my god! Ty! Ja mogę takim żurawiem ogarniać temat? I mogę też w środku siedzieć, patrzcie jak wysoko. Ja bym się bał! Jeszcze taki wiatr, ja bym się naprawdę mega bał. Jak się na dół zjeżdża? Podłącz hak. Nie no, to jeszcze nie działa. Obrzuć żurawia, wysuń, cofnij hak. Jak się zjeżdża na dół? A tak jedzie, dobra, jedzie. Jedzie lina. Czekaj, bo ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem, ja nie umiem tutaj wycelować. Już tutaj? Ty no jeszcze nie tu, no czemu to nie działa? Halo? Dobra, jestem, patrz, złapało! Jest, w końcu! No i co, teraz to musimy dźwignąć z tego, z tej biedronki. I odsuwamy to gdzieś, co się teraz... Pa, jak to się koleboce, ty! Można obracać jeszcze, okej. Ej, to jest mega ciężkie, bo ja nie wiem w ogóle, co się dzieje. Dobra, dawaj, odkładaj to, jest, let's go! Niech się stanie światłość, etap zakończony, dobra, wyłazimy stąd. Wejdź do ciężarówki z platformą. O, już jestem na dole, bardzo szybko zeszłam. Zresetuj komponenty, jak to się robi, ty? Bo to jakoś trzeba z powrotem wsadzić, nie? Automatycznie zresetuj, okej, dobra, czyli możemy kliknąć F i tak. A, jest reset, dobra, spoko. I tryb jazdy, no i wszystko! Wszystko się ładnie, pięknie zwija, emajnik ładny. No i co, podjeżdżamy na bazę. Bausztofhandel? Sprzedawca materiałów budowlanych. No dokładnie, co ja teraz tutaj od niego potrzebuję? Ja już widzę sztaplarkę ze Stila, ja tutaj chyba będę musiał się ładować. I to sam. Widzicie, ja coś kupię i ja się sam będę musiał załadować teraz tą sztaplarką. Ty, tu są wszystkie maszyny w tej gierce, to jest aż niemożliwe. Ty, patrz, normalnie teraz wchodzimy do sztaplarki. To jest niemożliwe, że ja sobie tutaj wszystko sam muszę robić. Ja jeździłem na sztaplarce, wiecie? Ja się znam na sztaplarce. Podjeżdżasz, sztaplarka jest akurat prosta. Co się teraz dzieje? Tu wcisk... wciskasz, no wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj. Teraz połącz ładunek? No musisz na siebie to położyć, widły w górę. Nachyl, widzisz, musisz się położyć na siebie. I jedziesz, i ładujesz teraz ciężarówę. Tylko ta ciężarówa musi gdzieś w ogóle telepierdła, nie wiem w ogóle gdzie. No i co, jak ja ci to mam władować, ty? Jak ja ci to mam władować? Ale przecież to tak nie działa. No bo ja muszę tutaj coś otworzyć, ty, na jeszcze tej... Tu coś bocznego muszę otworzyć chyba, co? Czekaj, ja se stąd wyjdę. Czy ja mogę tutaj coś otworzyć? No widzisz, otwórz, zamknij listwy. No ja wiedziałem, że tak to jest, patrz. Otwieramy. Cyk. A widzieliście, jak się ładnie otworzyło? I teraz tu. I teraz można ładować. No zobaczcie, teraz to. Jedziesz, baby. Dawaj, baby. Pokazuj, że umiesz ładować. Tu, cyk, proszę bardzo. Bierzemy teraz kolejną paletę. Duś! O-o. On tak kiepsko zahamował. Ty, jak ja to mam teraz zrobić? Halo? O nie, ja to muszę jakoś widłami, patrz. Dawaj to. Dawaj to, ja tak w robocie robiłem, nie? Dawaj, przewracaj to, no zaraz się uda, patrz! Dawaj! Yes, let's go! O nie, zbugowałem się. Nie, nie gadaj! Nie! Nie, nie gadaj! No co ja mam teraz zrobić? Halo? Twój pojazd zjechał z trasy, dobra, można zresetować. Oje! Zaś musiałeś po ten ładunek. To była zawsze taka lipa, jakbyśmy na sztaplarkach tak zawisnęli. To nie było tak resetuj tak jak tutaj, tylko naprawdę trzeba było się zresetować, tak inną sztaplarką. Dobra, dawaj! Ciekawe, czy trzeba też rozszerzać... Duś w ten krawon. Ciekawe, czy też trzeba rozszerzać widły. Czy wystarczy, że ja sobie tak wjadę? No ale ja to mogę chyba wysunąć jeszcze, nie? Nachył? Ta, ale no tutaj się powinno też dać wysunąć jakoś, czy nie? Dobra, dawaj mi to. Ja to jakoś se stąd wyciągnę, bo często gęsto trzeba było tak robić, wyciągnąć sobie. Czekaj, odłożyć. Odłóż to! Jeszcze raz wjeżdżasz, patrz. I bierzesz, widziałeś? Ja nie muszę spacji kliknąć, ja sobie umiem to sam wziąć. Ale bym sobie na takiej sztaplarce in real life pojeździł. Wiecie, jaka to była frajda? Mi się ta robota tak podobała. Jakbym miał znowu wrócić... Ciu. Ja by...
O nie! Jakbym miał wrócić do roboty, to tylko na sztaplarkę. Mówię wam, to jest mega fucha. Dobra, no ale załaduj żeś to, halo, co tu jest grane? Dobra, dawaj, let's go. Wyjeżdżaj stąd, no. Wyjedź stąd, proszę cię, wyjedź stąd. Dobra, jest, let's go. Tu sztaplarkę zostawimy na samym środku, jak być inaczej. Duś. Zamykamy listwy i musimy teraz dostarczyć te materiały budowlane, zobaczcie. Więc wchodzimy do naszego tego, co reset? Czemu reset? Dobra, gdzie mam teraz jechać? Tu? Strasznie się ślizga ta ciężarówka, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. A bo my ten sklep musimy naprawić, no przecież. Jestem. Dobry. Ale to co, patrz, ja muszę teraz... Patrz, ja muszę teraz wyjść. Muszę użyć znowu tego dziwi... Ale muszę sobie listwy najpierw otworzyć. I patrz teraz to, ja znowu wchodzę do tego żurawia i muszę sobie to wyciągnąć. I ja tu wszystko robię, a wujek... Patrzy się, no. Co za typ. Dobra, dawaj to, to już nie jest aż tak ciężkie, patrz. Wujek Junior już wam pokaże, jak to się robi. Dobra, dawaj tu jedno. I tu drugie, dawaj, let's go. Jak to się kolebuce, ty, patrz co się dzieje. I tutaj, proszę bardzo, cyk. Let's go, dobra, wychodzimy stąd. I musimy teraz z tym naszym wujkiem porozmawiać, ale ta myszka mnie w gierce tak denerwuje, że to jest niemożliwe. Dobra, siema. Kierownik supermarketu jest zadowolony, a więc przynajmniej ta sprawa jest już załatwiona. I co teraz? Ale właśnie dostałem kolejny telefon. Wygląda na to, że samochód wpadł do wykopu budowlanego. Spotkajmy się na miejscu, na serio? Nie otwieraj tych klap! Nie, nie, nie otwieraj! Nie otwieraj tych klap. Wchodź do auta, po prostu wchodź do auta. Bo musimy teraz jechać, zobaczcie, tu jest w ogóle wioska, za koleżek jakieś centrum miasta. Ej, tu jest tyle tych misji, że to jest niemożliwe. Tu coś jest, nie? Tu chyba muszę jechać. Oho, policja już tu jest. Dzień dobry. Oj, prawie ją walnąłem. Dzień dobry, witam. Auto wleci. Ja nie mogę, ty gdzie on tam wjechał? Dzień dobry. O, zaakceptowało. No i mamy, moi drodzy, samochód, który wleciał do rowu, nie? Gościu nie wiedział w ogóle, gdzie on jest. Ale to jest normalny przypadek z Łodzi. W Łodzi też tak wlecieli, do takiego rowu. Oj, światło już jest, widzicie, naprawiliśmy światełko. Dzięki nam. O, nawet tam się zaświeciło, już tam w Fortnite'a grali. Światła znowu działają, wygląda na to, że linia elektryczna została naprawiona i w wiosce znowu jest prąd. No dobra, ale tego typa trzeba stąd wyciągnąć, prawda? Umieszczamy dodatkowe ostrzeżenie, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto je ignoruje, no proste. Aby załadować pojazd po wypadkowej, możesz też skorzystać z koparki gąsienicowej. No to... Co? Tego mogę użyć? Nie, no to by było chyba... Ja naprawdę mogę tej użyć? Koparka. No ale jak ja mam wyciągnąć ten samochód stąd? Co? A, ja mogę na tą łyżkę go załadować chyba, nie? To się tak nazywa, łyżka, czy jakoś tak. Dobra, dawaj, jak się otwiera tą łychę? Tak, dobra, otwieramy łychę. I teraz podpinamy dokładnie, to jest to, co mówiłem, że tak będzie. I bierzemy ten samochód, patrz go. Na tą policję go tam położymy. Duś! Duś, ty. Pan na tą policję, nie umie na tą policję go tam wsadzić, ty. Aby odłączyć ładunek, musi on znajdować się bliżej ziemi. Dobra, masz, nara. Ja to też muszę po prostu dźwignąć? Chyba tak. Dobra, jest, jest, let's go. Dobra, bierzemy teraz tą rurę pękniętą. Ja ją chyba muszę wywieźć, tak mi się wydaje, wiecie? Dobra, tu. O nie, spadło, halo! Dobra, ładuj to, ziomek. Jest, let's go. No i co, i teraz to muszę zawieźć chyba, nie? Bo tu, te rury już są chyba tutaj git. No mam załadowaną i ona się nie ogarnęła tak jakby. No teraz patrz. Załaduj rurę gazową. Którą? No przecież już mam ją załadowaną. Gdzie jest druga rura? Ta też jest zepsuta, czy co jest grane? Nie no, tu jest git, no zobacz, no przecież tu jest wszystko w porządku, ty. A może ten samochód muszę tam też wsadzić, na szrot go wywieźć? Ty, to czemu tu jest napisana rura gazowa? Nie gadaj, że na serio muszę go wziąć ze sobą. Czekaj, bo nie umiem. Patrz, ten samochód rzeczywiście tu musimy dać, patrz to. Patrz go, ty! Samochód na szrot jedzie. Ale jaja. No i co, i musimy teraz wywieźć ten złom na szrot, plac, tak jak wam powiedziałem, czyli na złomowisko. No i co, jesteśmy. A jak ja to mam wyładować teraz? Czym ja to mam wyładować? Halo! Dzień dobry. A, ja mogę to wyładować tym chyba, nie? Wywrotką. A nie, ja mam przecież dźwig też, no przecież ty. Dobra, wyciągamy tutaj te rzeczy, żeby dźwignąć nasz samochód. Patrz, cyk. Dobra, i teraz... Dobra, działa. Myślę, że nie działa. Odkładamy go tu. Jeszcze tą rurę muszę wziąć. Dobra, dawaj. Let's go. Cyk. Mogę zrobić po prostu reset. To jest akurat spoko. Ale...
A, muszę nową jeszcze wziąć? Nie, no to po co ja się rozkładałem? Daj mi tą nową rurę. Załaduj ją tu. Dobra, patrz, bo to musi być na zielono. Cyk. O, i teraz mogę się resetnąć i mogę zmienić na tryb jazdy. I tutaj się wszystko zwija. A, można szybko podróżować. No i wszystko, ty. Dawaj tu, szybka podróż, jestem. Dobra, i co teraz? I ja zaś tu muszę tam wsadzić, nie? Jesteśmy, siema, siema, siema. Samochód naniósł do wykopu sporo ziemi. Wsiąść do koparki i wyczyść ją. Okej. Ale to jest tak ciężkie, żeby ogarnąć. Ja nie umiem tak. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Pa, cyk. Dobra, i co teraz? Zbieramy. Łycha. Rozładuj glebę w wyznaczonym miejscu. Gdzie? Aha, tutaj, patrz. Nie, 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 przechylaj, nie przechylaj. Tu. Pa. Tu. I... Fajne to, ty. Ta ziemia tam znika pod ziemią. Dobra, chyba ostatnia łycha. To jest tak denerwujące. Ja nie wiem w ogóle, o co w tym chodzi w tej gierce, nie? Ty, no 99% mam. Ja tu nie umiem kopać tym. Patrz, dawaj to. Ja nie mogę. No daj mi 100%, no proszę cię, ja już nie wiem, co się dzieje w ogóle w tej grze, ty. Ja nie mogę. Dobra, mamy procent ty jeszcze. Dobra, jest 100%. Oh my god, no nareszcie, ty. Dawaj. Rura gazowa. Teraz musimy tą rurę gazową sobie wziąć. I co, musimy podłączyć też sami, czy co? Dobra, cyk, dawaj mi ją. I dawaj, podłączę ją. Dawaj, podłącz, proszę, proszę, proszę. Yes, let's go! Porozmawiaj z Harperem. Uszkodzone rury gazowe mogą być niezwykle niebezpieczne, no to wszyscy wiemy, dobrze, że mogliśmy tak szybko pomóc. I co dalej? Yes, udało się, let's go!